Tak. Tak! Dla przypomnienia. Słucham? Dla przypomnienia robię to. Tak? Tak. Tak. Totalnie. Dobra, poczekaj, ja sobie już muszę puścić muzyczkę Spidera. Dobra. Okej. Okay. Bracia, dziesiątka nie wystarcza, żeby rozbroić obserwujące was magiczne powiedzmy, no, komputery, w związku z tym, magiczne kamery, to chciałem powiedzieć, w związku z tym będę potrzebował od wszystkich rzutu na zaraz powiem na co. Na stealth. W sensie jesteście w stanie, cóż, znaleźć ścieżkę tak, żeby być z grubsza poza widokiem tych kamer. Rzuć jeszcze, Kidan, rzuć na komputery. Ważne pytanie, czy, ale to rzucamy na znalezienie ścieżki, czy każdy musi oddzielnie się przekreślić? Rzucacie na dezaktywowanie rzeczy. Tak. Poczekaj, tylko chcę sprawdzić, czy toolkit coś mi daje, w sensie, czy... Zwykle są najbladami, ale... Engineering, text without minus 2, hacking kit... 137, aha, dobra. Czyli to nie wygląda, żeby to cokolwiek robiło, jeśli chodzi o rzut. No dobra, dobra, to po prostu rzucam komputerki. Okej. Okay. Tak, dzięki temu, że wszystkie elektroniczne zabezpieczenia działają nadal, ale pokazują lupa, to macie ślepą ścieżkę pomiędzy magicznymi zabezpieczeniami, ale będę potrzebował albo stealtha, albo akrobatyki, żeby podążać nią niezauważonym. A, każdy musi ten. No co jeszcze raz? Stealth albo akrobatyka. Mój stealth to jest plus 1, więc pozwolę sobie spróbować czegoś innego. Ja wie mam. No okej. Okay. Parkour. Dobra. Przepraszam, dwójka? Mi nie chcę rzucić tą kostką jebaną. Może i lepiej. Prawda, tak. Spróbuję dać odśwież. No, odśwież może stronę. A Kazak, stealth was never an option. Tuku! Tuku! A tuku! O, jest ten śmiech. Zburitował się w matę do Jogi i rechocze tak, że to się... Bardzo! W dawno nie słyszałem go tak rozbawionego. No nie, właśnie... Nie, przepraszam, widziałem go przedwczoraj, nie, wczoraj tak rozbawionego, jak pluł na mnie i... Znaczy, a ja uciekałem. Palić tak będzie szybciej, roll 1d20 plus. Wydaje mi się, że Zeynir się przespacerował po filarach i suficie. Tak. O, tam! Dobra, docieracie dotąd. Nie widzicie żadnych strażników, nie aktywowaliście żadnych alarmów. Sus. Na pewno nie aktywowaliśmy żadnych alarmów. Nie, widzicie, żebyście aktywowali jakieś alarmy. A czy mogę sprawdzić na ten... Ja tam docinam. W sensie, czy lecą jakieś sygnały, czy coś takiego, czy mogę wychwycić jakimś komunikatorem, czy coś w tym stylu?
No a to podobny pomysł. Czy mój mistycyzm mi coś jest w stanie pomóc? A do Chińczyk też masz dobry mistycyzm? No. Nie tak niezły jak psali, ale... Okej. Okay. Rzuć. O! Dobra, Zayn, w pewnym momencie zauważasz, że Akazak i Psargi się wpakują centralnie przed jedną kamerę, więc wysyłasz niewielki ping entropicznej energii, która kompletnie zakłóca działanie zaklęcia na chwilę. To znaczy, na chwilę je rozwiązuje, ale nie destabilizuje go na tyle, żeby się nie związało z powrotem, dosłownie kilka sekund później, tak, że nikt nie zauważa, co się stało. Okej. No dobra, przed wami zamknięte drzwi. Goblin użył jakiegoś kodu, żeby je otworzyć. Poczekaj, co ja mam z tych... No nie, znowu duch straszy. Pryskam pianką, czy jakimś... pryskam jakimś proszkiem, czy coś takiego, żeby zobaczyć, jakie cyferki były wklikiwane i próbuję sobie przypomnieć... Chociaż kurde, to był jakiś system, więc kody mogły się zmienić. Mhm. Ale... Dobra, ponieważ sam to powiedziałeś, to bez rzutu mówię ci, że tak, to jest zamek z... powiedzmy, kodami jednorazowymi, to znaczy regularnie są zmieniane. W sensie, w zasadzie prawie za każdym razem generuje się, po każdym użyciu generuje się nowy, który jest jakoś przekazywany pracownikom. Dobra, to próbuję po prostu to zhakować. Okej. Okay. Komputerki? Tak. Okej, okay. 25 wystarcza, drzwi się otwierają. Mhm. Arturciu, tata jest zajęty troszkę. Co tata tutaj? Chcesz do łóżeczka już? Chcesz się położyć do łóżeczka? Chodź, Arturku, tutaj cię przebierze w piżamkę i masz... Nie? Chcesz to wyjąć? Dobrze. Dobrze. Okej, okay. Możecie przejść na platformę dalej? Mhm, ostrożnie. Tak. Ogólnie siatka laserowa zaczyna się gdzieś tu i wypełnia całą resztę pomieszczenia. Dobra, jak tutaj gdzieś dotrę, to da się to wyłączyć? Czy to jest po prostu kwestia... To znaczy... masz wrażenie, ponieważ wcześniej... Okej, okay. Ponieważ wcześniej wykryłeś ten sygnał, który przełącza siatkę, to masz wrażenie, że jeżeli dostaniesz się do tego pomieszczenia na dole, będziesz w stanie podpiąć się do tego sygnału, zhakować urządzenia biometryczne i spowodować, że zamiast z powrotem włączyć tą siatkę, to wyłączy się dla innych. A, dobra. To strzelam z karku i robię parkour. Dobra, wróć na akrobatykę. Rzuć na percepcję. Zrób rzut obronny na refleks. Okej, to co się dzieje? To, w momencie gdy zaczynasz wykonywać serię swoich akrobacji, zauważasz coś, czego za pierwszym razem nie zauważyłeś. Te niedziałające lasery, to oni działają z premedytacją. To znaczy, za pierwszą siatką jest druga, ukryta druga siatka, która wypełnia te puste przestrzenie. Niestety z tym rzutem na refleks tripujesz ją. Poczekaj, bo coś miałem wrażenie, że ja coś miałem z refleksem. Tylko muszę to sprawdzić. Nie, Artuku, zostawi na chwilę, zaraz mama przyjdzie. Zmieniam zdanie. Wiesz, co się dzieje? Twoja 13 na refleks jest 20 na refleks. Aha.
Znaczy, inaczej, to rzuciłeś naturalną 20 na refleks. A, okej, okay, rozumiem. Jedynkę się czai za rogiem z tego spacza. Tak. Dobrze. Nie, tata nie będzie tutaj spał. Nie, to zapytaj mamę. Nie, tata nie będzie prosił mamy. Jak chcesz, ty możesz poprosić mamę. Dobra. Więc z naturalną 20 na refleks nie tylko udaje ci się cudem o włos uniknąć aktywacji drugiego lasera, mhm. ale też przedostajesz się niżej. Okej. Okay. Dobra, to wyciągam dane... Wyciągam dane tego wcześniejszego sygnału oraz biometrykę. Czekaj, co wtedy z tą biometryką postanowiliśmy zrobić, czy... Możesz hakować biometrykę. Chyba, że Psari w jakiś sposób zdobyła... biometrykę Zondara. Czy ten koleś lubi się na przykład spijać? Mhm. Myślę, że ma jakieś koniaki w swoim w swoim gabinecie. Psari może mogłaby próbować go upić i jak się ten trochę bardziej na Bstrongoli, to tak zebrać jego te. Znaczy jest jeszcze taka opcja... Turczu. Pamiętam, że co zrobili, to po prostu zebrali z kibla. Wiesz co, tutaj biometryka, która jest potrzebna, to bardziej dokładnie jak wyglądają jego oczy, wyglądają jego odciski palców. A, nie, że DNA. Dobra. Nie DNA. Dobra. Dobra, odciski palców to po prostu daje mi mu długopis do podpisu przy jakichś dokumentach. No nie? To jest proste. Użyć tego długopisu i tyle. Do zgarnięcia odcisków. Drzwi samochodu nawet. No też. Co do oczu. Tak dokładnie by trzeba to je przejrzeć. Poczekaj. W sensie, czy trzeba to będzie... Na jakiej zasadzie by miało być zdobycie biometryki oczu jego? To znaczy, powiem tak, jeżeli udałoby ci się jakoś Psari też ściągnąć tam na dół, mhm. to ona jest w stanie, tak jak opisaliście, kupuje, że go spiła, spojrzała mu głęboko w oczy, a potem sobie poszła. Tak. Że odciski palców zdobyliście, no bo kurde jest jego asystentką, więc to akurat proste, ściągnąć z jakichś rzeczy. Tak. Dobra, tylko jedno pytanie. Nie, znaczy, no. Ale inaczej. Żeby konkretnie spojrzeć mu głęboko w oczy, to albo musisz mu coś sugerować, albo musisz go spić. Dobra, spiłam go, wiem, że są jakieś dobre rzeczy. I zgodnie znam jego odporność na alkohol, jak przydość szybko. Znaczy, to nie jest tak, że go mocno spiłaś, bo jest zaskakująco odporny na alkohol. Ale wiesz, to było bardziej na zasadzie, że nalałaś mu szklaneczkę, postawiłaś przed nim, uśmiechnęłaś się, spojrzałaś mu głęboko w oczy i sobie poszłaś. No. I jesteś pewna, że jesteś w stanie odtworzyć wzór jego tęczówki. No. Ważne pytanie, czy mogę użyć... Po pierwsze, czy mój nóż Penumbra Knife, on może striggerować jakieś alarmy, czy to po prostu przechodzenie przez wymiar cienia? Zakładasz, że... powiem w ten sposób. Nie jesteście pewni, jakie tu na dole są alarmy, ale możesz się domyślać, że mają zabezpieczenia przed mini podróżami planarnymi.
Okej, dobra, więc nie będę tego próbował. Dodatkowych zabezpieczeń. Na co byłby potrzebny rzut, by móc spróbować sprawdzić, czy podejrzewać, że no, mając po prostu zabezpieczenia przed zmiennokształtnymi. No to nie jest totalnie rzadka rzecz. No tak, nie jest totalnie. Zmiennokształtni nie są regularnie spotykani, ale też nie są czymś, czego by sobie nie zdawali sprawy, że istnieje. W związku z czym, i raczej byłyby to zabezpieczenia natury mistycznej, żeby odczytać coś rodzaju Trusajta, nie? Właśnie no. Ząbki trzeba umyć maluszkowi. Nawet nie musi być Trusajt, może być na przykład jakiś detekt. No tak. Ten. Pewnie. Możesz się tutaj położyć, Arturku, tak. Generalnie... Uczuł, a ząbki? Ale ząbki trzeba na chwilę umyć. Chodź. No chodź, dobra, to chodź. Czy my mamy jakiś pomysł, jak ściągnąć psari na dół? A jak nie, chodź, ząbki. Czy żeby sfałszować tą siatkówkę? Możesz też próbować, ale to będzie trudne hakowanie, żeby po prostu oszukać system, ktoś rzeczywiście podaje swoje dane biometryczne. No wiem, to mówię jeszcze, tylko się zastanawiam, czy da się jakoś coś z tymi oczyma zrobić bez przyciągania psari. Pytanie. Okej, to co możesz spróbować jeszcze zrobić, to wykorzystać zmiennokształtność psari, żeby mieć... Że jest bardzo mała, żeby ją przenieść. Właśnie, w sumie... A, czekaj, bo tak, ty masz umiejętność, że się możesz przez bardzo ciasne rzeczy przyciskać. Tak! Więc po cholerę była to akrobatyka! Chodzisz sobie po prostu, więc tak, widzicie Kitana, który robi jakiegoś bardzo skomplikowanego parkoura. Potem cudem musi odbić się od dosłownie ściany i wygiąć w bardzo nienaturalną pozycję, po czym boleśnie stacza się po schodach. Bo to jest ten efekt, refleks. Po czym Psari przez chwilę na to patrzy i widzicie, jak całe jej ciało staje się tak jakby miękkie i trochę rozpływające. Jej kończyny się nagle rozciągają, wydłużają, dowolnie zmieniają kształty i ona tak jakby podąża za tą ścieżką, którą Kitan wymyślił. Ale bez żadnego problemu, bez żadnych rzutów i nie dotykając niczego, po prostu się przyciska między tymi laserami. Chociaż wygląda to trochę ohydnie, bo momentami wygląda, jakby się totalnie zmieniła w miskę spaghetti. Ważne, że działa. To jest Zane, ten, komentuje, wygląda jak coś, co pozostaje po jakimś bardziej mesy pod bitwę. Tak. Zane i Akazak, widzieliście broni, które robią to z normalnymi ludźmi. Please, bronie. Ja pierdzielę, to było dobre. Ej, przecież moja raca ma taką umiejętność. Słyszałam dokładnie, jak opisywałeś toru przeszkód, nie? I na czym szybciej zapała. Okay. Ale Arturek bardzo rozprasza. Wiem. No dobra. Mimo wszystko będę potrzebował... mogę rzucić za ciebie, kot? Tak. To będę potrzebował say of hand, na ile dobrze odtworzyłaś biometrykę. Dobra. Więc tak. To sprawdzenie, czy nie ma zabezpieczeń przed zmiennokształtnymi, jest konieczne, czy... Możesz rzucić na mistycyzm. Chociaż nie widzisz zamętlonego pomieszczenia ze swojej pozycji, więc...
Z takim... 14 niewiele jesteś w stanie powiedzieć więcej. A, okej, okay, to tak, rzucę dla Psari... Psari? A Slay of Hand? To nie jest jej dobry rzut. Dwudziestka. Okej, okay. Kitten, szybko przechwytujesz sygnał. Zane, Akazak, lasery się wyłączają. Okej, okay, czyli coś potrafi. Welp. Please, on schodzi, ja robię salto. Rzut na dół. O nie! Nie wy też! Nie, Zain, nie patrz. Rzucać na akrobatykę? Nie, za późno, mamo. A muszę nie rzucić na akrobatykę. Rzuć na akrobatykę. Karta mi nie działa. Czy mi się zdaje, czy właśnie grupa, środowa ten coś zakładała antyakrobatyka gang? Tak, ponieważ tylko Germa ma dobrą akrobatykę i sobie po... A ponieważ jest, jednocześnie ma skrzydła z i fly speed, to sobie po eterealu po prostu latała robiąc piruety. Jak wyciągali z rozbitego okrętu Fanty. Więc wszyscy po kolei spojrzeli na nią i stwierdzili, okej, okay, to ja próbuję zrobić fikołka. I wszyscy tak dbali też na akrobatykę, że się połamali. Yes. Nice. W związku z tym uznali, że są... bo są antyakrobatyka skład, albo będą jak Genie Force i do każdej walki będą wchodzili najpierw wykonując rzut na akrobatykę, żeby zrobić zajebiste pozy. To jest totalnie coś, co będę robił na Leia Mafii, wiecie o tym? Hej. Absolutnie pewien, że jeżeli będą ciągnęli dalej ten pomysł, to każda walka będzie się zaczęła od tego, że cała drużyna jest prone poza Nebulą. No dobra, ja pokona przerzuciłem na dół. A z 28 robisz majestatyczne salto. I lądujesz w tej nietypowej pozycji akrobatycznej. Jup. Bardzo miękko. Chyba, że wolisz super hero landing zrobić. Nie, super hero landing zostawimy na bardziej badass moment. Tutaj jest lekka przebieżka. Wiesz, taki jak jogging po parku. Okej, widzicie, że po drugiej stronie pomieszczenia zaczyna się zbierać magiczna energia i powoli formować portal. Dobra, pokazuję ostrożnie, co jest zapadnie. Coś jest nie tak z tymi kolumnami. I wiesz co, może mogę się spróbować jeszcze raz rozejrzeć? Możesz, chociaż nie, wiesz co, ponieważ już się rozglądałeś, to nowy rzut nie zrobi, nie da nowej wiedzy. Jak on mi to nie zmienia faktu, że inni się jeszcze nie rozglądali tutaj. Mhm. To jest percepcja czy mistycyzm? I percepcja, i mistycyzm. Dobra. O, percepcja zadziałała z jakiegoś powodu. O. Lol. Welp. Dobra, rzuty się musiały skończyć kiedyś. No, mają jeden na mistycyzm, ale chuj. Dobra, obaj dostrzegacie pomiędzy kolumnami. Są ukryte gniazda broni. Arturku, tu idziesz spać? Mama też tu?
A może chciałbyś iść do łóżeczka i poglądać psi patrol z mamą? Nie, na razie to mama i tata jeszcze nie idą spać. Uchodź. Chodź. Chcesz sobie poglądać psi patrol? A nie tak? Do końca czaję... Albo Bluey? O jaki portal chodzi i gdzie się formuje? Tam na dole, gdzie stoi psari. Koboldka. Dobra. Więc zwrócam się do Azagoga. Pamiętasz jak... Nie tutaj poduchy. Pomiędzy... Poducha ma zostać tam. Stanowiskami ciężkich karabinów? Dobrze. Ta, nie byli tacy twardzi jak... stracili... przewagę zasięgu. Dobra. Kido, ty obserwowałeś, że Psari bez problemu doszła do tej części biometrycznej, nie aktywując niczego. Mhm. Z jednej strony trochę się czuję głupio, że musiałem się tyle naskakać, ale z drugiej, no, częścią tego włamu mimo wszystko mówiłem szczerze, jak mówiłem Akazagowi, no, że chcę wszystko przeciwdziać także ze swojej strony, więc no. Jakoś z tym przeżyję. Tylko po prostu jej kiwam głową, że dobra robota. Dobra, czyli mówicie, że tam są bronie, tak? Ciekawe, czy to się jakoś schakować albo po inżyniersku zablokować. No nie wiem, w sensie zobaczyć, jakie mają czujniki, czy są na podczerwień, czy na jakąś całą masę różnych tych. Znaleźć sposób na ich zablokowanie. Możesz za pomocą inżynierii pouszkadzać te gniazda, bo one są takie wysuwane ze ścian, więc jesteś w stanie to zablokować tak, żeby nie były w stanie się wysunąć. Okej, czyli rozumiem, że się przejdę tak i będę tutaj wzdłuż ścian szedł i wyłączę tak. Po kolei, tak? Tak. No dobra. Rzuca delikatną sugestię. Jeśli ustawisz tak, by automatycznie atakowały następnych, którzy tu wejdą, to trochę opóźni, zanim odkryją nasze działania. Tak, ale do tego momentu musimy wpierw wyjść, wrócić tą samą drogą. Uważasz, że zajmie to więcej niż 3 godziny? Słucham? Mówię do niego, uważasz, że zajmie to więcej niż godzinę? Znaczy nie, bardziej mi chodzi o to, że ustawię je na... że ustawię je na strzelanie dopiero jak już wyjdziemy stamtąd. No. No dobra, no to co? Wyłączam TTT i zastanawiamy się przy portalu. Zane wskazuje na Ketana i chop chop! Do roboty. Tak, tak, wyciągam kartkę papieru. Podkładkę. Ten pisze chuj wam w dupę, k.r. Wystarczy? Brakuje ci stylu. Bardziej myślałem o wielkim napisie wymalowanym krwią, albo chociaż moczem. Może też nie wiem, skąd się wzięło to drugie.
Nie wiem skąd ci się wzięło to drugie, ale co powiedziałeś jeszcze? Co? Że co może być jeszcze? Będę ty w ścianie. Okej. Okay. Jeżeli wiesz, chodzi o. Twoja zemsta! Monumentalny! W czasie, gdy sobie tak gadacie, wnętrze krypty wygląda następująco. Po pierwsze, krypta jest wypełniona złotem. Zarówno we współczesnych sztabkach, jak i w, co ciekawe, widzicie w skrzynie z złotymi monetami z prehistorycznych czasów. Widzicie też bardzo dużo kamieni szlachetnych, ale co ciekawe, żadnych papierów, czy typu jakieś papierowe akcje, obligacje, kontrakty, umowy własności, czy inne cholerstwa. Jest też mitril, zarówno w sztabkach, jak i w niewielka ilość czystej rudzie. Widzicie też inne prehistoryczne monety, na przykład srebrne czy platynowe. Bardzo istotne pytanie potencjalnie. Czy brak papierów tyczy się też certyfikatów kamieni szlachetnych? Tak. Na co byłby to test, by zdawać sobie sprawę, że coś takiego istnieje? Myślę, że możesz sobie po prostu zdawać sprawę. Okej, to Zane robi ohoho. Czyżby ktoś był bardzo niegrzeczny? Co? Natomiast... Okej. Okay. Zane, możesz zrobić rzut na kulturę ze względu na to, co powiedziałeś. Zobaczymy, czy go uwalę. Nie uwaliłeś. Jak obserwujesz uważnie jeden diament, to zauważasz, że nie jest cięty nowoczesnymi metodami. To znaczy, być może brakuje tu certyfikatów kamieni szlachetnych dlatego, że te, które się tu znajdują, zostały pocięte zanim coś takiego istniało. O. Albo czyś tata ma ko palnie szmaragdów, czy w tym wypadku diamentów w jakimś zadupiałem. Tu masz rubiny, diamenty, szmaragdy, topazy, co sobie sam zażyczysz. Potrzebujemy więcej toreb. W ogóle jeszcze inne pytanie. Ogólnie powiem w ten sposób. Po pierwsze tak, złoto jest ciężkie, więc dużo go nie wyniesiecie na plecach. A te kamienie szlachetne w światach rdzenia mogą być trudne do spieniężenia. Mhm. Zwłaszcza w krótkim czasie. Mifil. Ale tak, to no, ten skarbiec to jest dość duży majątek. Nawet gdybyście wynieśli tylko kamienie szlachetne. Ja no myślę, że dobra, Mifril tak dalej. Mam takie dobre pytanie, Zane. No, Mifril akurat jest lekki, więc... Zane Psari. Znowu za głośno? Przepraszam. Czy wy macie jakieś zaklęcie, które mogłoby zepsuć to zawartość tego skarbca? W takim Goldfingerze to chcieli zepsuć całą rezerwę Fort Knox, odpalając tam atomówkę czy coś takiego. Się zastanawiam nad czymś podobnym. Zane obserwuje jedną sztabkę. Aha. Czy jestem w stanie rozpoznać ostatnią jakąś zabezpieczenie w stylu, że jak ktoś nieupoważniony tyka się zawartości skarbca, by się coś odpali. Percepcję poproszę. Percepcja.
Okej. Okay. Jest źle. Akurat, po pierwsze tak, akurat stawki złota mają numery seryjne. Więc tak samo sztabki Mithrilu. Natomiast nie widzisz zabezpieczeń, które by się aktywowały konkretnie, ponieważ coś bierzecie. Okej, okay, więc podnoszę jedną sztabkę, trzymam ją w ręce, po czym odpalam swój Encopic Strike. Powiem, że w tym wypadku to pomija hardness i na tym poziomie jesteś w stanie zadać dość obrażeń. Dobra, więc... Unicestwie zaciskam rękę, zmieniając tą sztabkę w pył, po czym ten pył zdmuchuje w twarz ten Ketana. Fajny trik, ale czy starczy ci staminy na więcej? Och, proszę. Potrafię iść całymi godzinami. Hej, powiem tak, ponieważ jesteś w stanie robić jeden taki strajk na 6 sekund, to zniszczenie tych wszystkich sztabek trochę czasu zajmie. Ale jak, jeżeli jesteś gotów poświęcić na to tak z 10-15 minut... W międzyczasie, jak będziemy pakować, to on może to niszczyć. Mhm. Yep. Wiesz co? Zostawiam mu trochę roztopionego złota azin, żeby miał czym swoją wiadomość wypisać. Czy te antyczne monety też niszczysz? Wiesz co? Czy jestem w stanie rozpoznać w ogóle, co to są za monety? Kultura. Kultura. Sztuki złota, sztuki srebra i sztuki platyny. Nie jesteś w stanie rozpoznać, z jakiego konkretnie królestwa, ale były używane na Golarionie w prehistorycznych czasach. Znaczy, no, nie w prehistorycznych, ale w antycznych czasach. W czasach, gdy ludzie jeszcze biegali z mieczami, łukami i w ten sposób walczyli. Są coś więcej warte? Cenne. Zwłaszcza tak duża kolekcja. Bezcenne mówisz? Tak. Wiesz co, zatrzymaj na chwilę rękę Zaina i gdzieś tak mniej więcej jedną trzecią tych... Jak dużo ich jest? Wiesz co, ja to robię w ten sposób, że biorę taką monetę, po czym strajkiem strykam nią w stronę Ketana, unicestwiając tą monetę, mówiąc, więc jak myślisz, ile to jest warte? Więcej niż zarobiliśmy dotąd w życiu? Proszę, nie miałeś nawet za co opłacić naszych usług, jesteś gołodupcem. Chyba, że mówisz o pojedynczej monecie. Zain, jesteś w stanie ocenić, że... ta kolekcja monet jest prawdopodobnie więcej warta niż cała reszta rzeczy w tym wolcie. Tylko będzie gorzej rozpieniężyć. No, oczywiście. Yep. Kamienie szlachetne w niewielkich ilościach naraz jesteście w stanie sprzedać nawet w mieście, nie? Mhm. Natomiast tak, każda taka moneta to będzie wielki szum, prawdopodobnie większy niż chcesz wokół siebie zrobić, jeżeli będziesz próbował sprzedawać. Znaczy wiesz co, monety możemy wziąć, żeby ich podkurwić. Na zasadzie część rozwaliliśmy, a część muszą za nami pogonić. Więc, mogą się przydać. A część rozwalić, a część weźmiemy.
no. Oficjalnie, jakże... oficjalnie jesteście bogaci, gratuluję. Było najcenniejsze te. Czy Kenan zostawił już tą swoją wiadomość? Tak, czekaj, wiesz co... nie wiem, mogłem napisać coś w stylu syn marnotrawny wraca, czy coś takiego i podpisać się inicjałami. Okej. Okay. Brakuje odrobiny dramatyzmu, ale jak na początkującego. Okej. Okay. Po mniej więcej 15-20 minutach udaje wam się zebrać, cóż, więcej pieniędzy niż prawdopodobnie będziecie kiedykolwiek potrzebować w życiu. Resztę rozwalić. A resztę rozwalić? Yep. Po czym wychodzicie z powrotem do tego pomieszczenia, pojawiacie się przed piedestałem, tak jak wcześniej byliście. Mhm. W tym momencie pomieszczenie zostaje otoczone polem siłowym. Słyszycie mechaniczny głos. Wykryto nieupoważnione osoby w skarbcu. Wykryto nieupoważnione osoby w skarbcu. Zapadnia u stóp schodów się otwiera i powoli wyjeżdża z niej. Player token. Nienawidzę blaszaków. No, w końcu coś interesującego. Prawda? Przez większość czasu myślałem, że tutaj zasnę. Tyle kasy bez walki. Zabrana, rzuty i tak zrejsowaliście poza w sumie chyba jednym? Co mówisz? Bo przerwało się na moment. Mówię, że rzuty zrejsowaliście poza może jednym. Aż się prawie źle czuję, że go odpalam. Znaczy, nie, co się rzeczujesz? Ja zaraz będę słyszał tekst, o, robocie, ty nie wiedziałeś, co? Dla mnie ma sens, że to jest taki wewnętrzny system i że to jest taki ostateczny, że na przykład nie poszła informacja na zewnątrz. Jeszcze, może, nie wiem, w każdym razie... Powiem tak, Kitan, ponieważ... Jeden z twoich rzutów na komputery był bardzo dobry, znaczy kilka twoich rzutów na komputery było bardzo dobre, to gdzieś po drodze porozłączałeś komunikację między różnymi security systemami, w związku z czym, co prawda wewnętrzny system, tak jak to Brak powiedział, wewnętrzny system obronny się aktywował, ale nie poszły alarmy na zewnątrz jeszcze. Dobra. Więc jeżeli go rozpierdolicie, to... Kurde, szczerze powiedziawszy, to ja, tak mówię Zainowi, chciałem wpierw całe to pomieszczenie zalać wodą, tylko niestety żaden zbiornik nie był dość blisko. Ach, szkoda. Co, Zain tak wpatruje się na tego robota? Well, witaj piękności. Ketan! Umiałbyś go przebudować na pancerz? Myślę, że tak, tylko potrzeba części. Ale myślę, że...
A żeby nie było jakichkolwiek wątpliwości, w momencie, w którym pokazał się przeciwnik, Akazak nie słuchał jakichkolwiek planów, sugestii, tylko... A, przepraszam, wykasowałem ci rzut, ponieważ nagle w turnu orderze pojawili się poprzedni gracze. To był 21 czy coś. A, jest na czacie. Dobra, mogę cię ręcznie dopisać. Akazak, ad... Znaczy, mogłeś też kliknąć prawym na token i dodać token w ten sposób, no ale już. A, dobra, mogę tak też zrobić. Zaznaczyć token i kliknąć initiative, tak? Tak. Nie, mistrz gry może zrobić, kliknąć na prawym na tokenie i powinien mieć opcję add to... No. Add to initiative czy coś takiego. Co, jeżeli Ketan mówi, że da radę to przerobić na pancerz, to ten Zane mu odpowiada. No, właśnie zostałeś wartościową znajomością. Może powinienem był się wcześniej spytać, Pol, czy ja dam radę to przerobić na pancerz? A masz inżynierię? Tak. Jak najbardziej. A bo dobra, rzucę jeszcze raz, tylko sobie zmodyfikuję. Ja już cię dodam, bo dodawałem. Moje serce jest dogłębnie wzruszone. Dobra, czyli 21... Proszę, naprawione. I teraz tak, on ma plus 5. I jeszcze muszę dodać dwie rzeczy. Nie, jedną rzecz. Ler, dodaj. No, inicjatywie 0, zgadza się. Okej, okay. Przy okazji to jest duża istota, nie średnia, więc nawet po przerobieniu na pancerz prawdopodobnie jeszcze trochę rzeczy z niego zostanie. Well, przez przerobienie na pancerz mam na myśli Power Armor. Aha, jasne. One potrafią być duże. No tak, 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 oczywiście. Specs Marines? Metal Boxes? Prawdopodobnie gdyby włożyć w trochę więcej pracy, to nawet takiego małego mecha dałoby się z tego zbudować. Takiego personalnego. Ale najpierw musicie to zabić. Ogólnie tak, podstawowe informacje, które mogę dać wam za free, to widzicie, że ma cztery ręce, każda zakończona lufą. Okej. Okay. Wygląda dużo, wygląda groźnie, wygląda twardo. Teraz tak, Maverick, ty już jesteś przyzwyczajony do do poprzedniego systemu rzutów na wiedzę. Mhm. W zasadzie są jeszcze. Wszyscy to, mieliśmy rzuty na wiedzę. Co już tam wspominałeś. Dodałem tego Battlesensa. Natomiast testuję w tej chwili troszeczkę inny system Battlesensa, ponieważ jak z poprzednią grupą jak graliśmy, to na przykład dawałem od razu wszystkie staty defensywne za dobry rzut. Mam zamiar troszeczkę. Znaczy, wadą tego systemu, z tego co zauważyłem, było to, że było bardzo dużo rzutów, które po prostu były nieudane i nie dawały żadnych dodatkowych informacji. Co mogło wydymać graczy w różne śmieszne sposoby? Dlatego w tej chwili testuję trochę inne rozwiązanie. To znaczy, po pierwsze... Musicie powiedzieć konkretnie, w co celujecie ze swoim rzutem. To znaczy na przykład chcę wiedzieć, ile ma HP-ków, chcę wiedzieć, jaki ma armor class, chcę wiedzieć, co robi ta umiejętność, którą właśnie widziałem. I są dwa DC. Jest na niskim DC ogólna informacja, która jest w jakiś, będzie przydatna, ale nie są to konkretne wartości liczbowe. I po przybiciu wysokiego DC to dostajecie precyzyjną informację poprzez na przykład wklejenie tekstu umiejętności do czata. No dobrze. To jest wszystko, co miałem do powiedzenia. Kitan,
Widzisz, że Kazak natychmiast rwie się do ataku. Jasne. Zastanawiam się szybko, czy mogę jakoś próbować hakować tą maszynę. Możesz próbować hakować. Czy masz jakiś sposób na hakowanie na dystans? Mam ten Hacking Toolkit. O, wydaje mi się, że Hacking Toolkit specyficznie nie pozwala na to. Hacking Toolkit pozwala ci się podłączać do systemów i hakować. Mhm. A, okej. Okay. Więc jeżeli będziesz z nim w zwarciu, to możesz próbować podłączyć się do niego i próbować go hakować. Chyba by trzeba. Ale na przykład technomancerzy mają zaklęcie do tego. A, okej, dobra. Które nazywa się Holographic Interface i pozwala konkretnie robić to, co opisałeś, to znaczy zhakować na dystans coś. Chyba ten ostatnio to się tym bawił, nie? Oczywiście, że ten się tym bawi. Ten ma cały build na hakowanie. Jeszcze szybko sprawdzę ekwipunek, znowu skóra, nie. Jakieś granaty mam. Akurat mu nie siadły do końca rzuty, ale byłem gotów mu oddać jedną dronę, którą hakował. Właśnie, dostali tam mocny pierdol? Nie, to tak była bardzo proste. Przede wszystkim się wylosowały proste cechy. A po drugie, jak jedna drona superchargowała bronię drugiej, to druga na full action ataku spudłowała wszystkie strzały. Znaczy to, szczerze powiedziawszy, chyba groźna była ta, co wybuchała, nie? Ta, co wybuchała, jest groźna, ale też supercharge weapon to jest 4d6 obrażeń na jeden atak. Więc też mogło kogoś wybuchnąć. No. Tylko, że akurat ten jeden atak nie trafił. Dobrze, Kitan, co dobra, co robię? Robię Johna Wu. Przesuwam się za tą kolumnę, jednocześnie na koniec ruchu robiąc taki bardziej ślizg po ziemi, żeby trochę zmylić systemy celownicze, no i się ślizgając po tej ziemi wyciągam pistolet i strzelam w jego stronę, czyli robię trick attack. Aha. Z akrobatyki, mam nadzieję. Czekaj tylko, chwila. Pistolet, sami pistolet, range 30, to myślę, że chyba starczy. Tak. Tak, dobra. Czyli wpierw akrobatykę rzucasz, nie? Aha. Dobra. Przypomnij mi, ile musisz przebić? 20 plus, czekaj. CR jego. 20 plus CR, ale to wyszło mi 34. Na pewno. Nie ma 4, tak. Spokojnie, nie ma aż 14 CR. Tak. Dobra, on jest w tym momencie flat-footed, nie? Aha. Czyli on ma zmniejszone... tak? Dlaczego ma flat-footed, przypomnij? Bo jak wchodzi ten, trick attack. A, okej. Okay. No, więc on jest flat-footed, czyli on ma minus 2 do AC do tego mojego następnego rzutu na atak. Aha, a to tylko na ten twój jeden atak, tak? Chwilkę. Czy tylko, że tury, czy... Już kupię opis z debilitating attack. Flat-footed until the beginning of your next turn. Okej, okay, czyli jest flat-footed. Czyli dla innych też będzie flat-footed. Tak. Dobra. Chyba dla oryginalnego to tylko działało do... Dla oryginalnej wersji, w sensie bez ulepszeń, to tylko działało na ten. Okej. Okay. A nie. Chociaż nie wiem. Dobra. Dobra, no to rzucam teraz na atak. Zamiast pistol. Tak. Submit. O! O, kryt. Weszło. O matko, weszło. Czy to jest ten moment, że wyrównujemy ten? No. No ja w sensie, no wiesz, patrzę, że nagle wpada jedynka czy coś zamiast tego. Nie? Okej. Okay. Dobra, tylko jeszcze patrzę. 1d4. 3d8. Czekaj, na którym jesteśmy levelu? Na piątym. Na piątym, aha, dobra, czyli jeszcze 3d8 obrażeń do tego.
To poproszę dorzucić. 3 do 8. Ile w sumie dostanie? 14 plus 12. 26. Okej. Okay. To chyba jeszcze jakiś efekt krytyczny można. Zależy od broni? Na twojej broni jest jakoś, jakiś krytyczny efekt? Chyba, że stworek jest odporny. Jest zwykły ten pistolet, czekaj. Wiesz co, muszę zobaczyć co to jest konstrukcji Mimitas. Ale to prawie każda broń ma jakiś efekt krytyczny. 168. A, no tak. Nie może krwawić, nie dostaje def efektów, nie może chorować, nie działają na niego mind affecting, paraliż, trucizny, sleep. Macie za darmo trochę wiedzy. Dobra, chwilkę. Semi-auto pistol. Nie wiem, w tabelce nie ma wypisanego. Dobrze, no to w takim razie nie czekaj, ma. Ale to, a to chyba to, że rzuciło mi obrażenia podwójnie. Znaczy tak, znaczy, bo to jest, większość broni ma podwójne obrażenia i jakiś dodatkowy efekt na krycie. Tak, no. Aha, rozumiem. Oddalania kończyny. Okej. No dobra, czy coś jeszcze robisz? A nie, to chyba wszystko. Ponieważ to... W zasadzie pierwsza poważna walka na w tej kampanii, znaczy w tym sezonie, to przypominam o rzutach na wiedzę. Ostatni raz. Są na wiedzę. Możemy nie! Możemy nie! Nie! Jedną, kochanie, nie. Nie. Do końca tą nie turę. Nie mam siły! Nie! Kochanie, do końca tą turę. Nie! Haruszka, nie obchodzi mnie to. Rzucaj, Bryl. To nie wiem, na komputer? Dobrze. Przepraszam, po prostu jestem bardzo zmęczona i ja tutaj głos. Ty nawet inicjatywy nie rzuciłaś? No, mówię, że jestem zmęczona! Dobrze, rzucę za ciebie. Sekundę. Ej! A, jak jest ostatnia? Dobra, to jak tu rzucić ten? Powiedzieć, że z czego chcę ogarnąć, czy... Tak, co chcesz, co byś chciał się dowiedzieć? Chciałbym się dowiedzieć na temat jego tego... Boże, algorytmów, jakich używa do celowania, do walki i tym podobnych. Spoko. Możesz na to rzucać z inżynierii albo z Battle Sensa. No, to już inżynieria. Okej. Okay. 29 wystarcza, żebyś dowiedział się, okej. Okay. Tak jak zadałeś pytanie, to mogę ci powiedzieć, że spośród specjalnych umiejętności, jakie ma ta istota, posiada między innymi następujące 3. Mhm. Piszesz, na dobra. Mhm. I z tym rzutem jesteś w stanie się dowiedzieć dokładnie, co robi jedna z nich. Multi-attack, podejrzewam, że strzelę w wielu. Multitasking, że pewnie... Jeszcze dodatkowo coś może zrobić oprócz... Ale jestem ciekaw tego take alive. Okej. Okay. Proszę. Aha. Okej, okay, czyli po prostu może panie. Sobie zachować tego rannego do przesłuchania, jasne. Aha. Ewentualnie, jeśli chcecie, żebyśmy spróbowali zrobić dronę, bo że ktoś chce się poświęcić. Nie, no, sorry.
Troszkę podpowiem ci. Jakkolwiek religia, tak jak ci pisałem wcześniej, że tutaj religia krasnoludzka zakłada, że włamywacze powinni cierpieć. Tak, mordowanie włamywaczy nie jest dobrze widziane. Okej. Okay. I to jest powód, dla którego technicznie rzecz biorąc nie możecie zginąć w tej walce, ale możecie sobie bardzo skomplikować życie. Dobra, koniec mojej tury. Jasne. Finally. Dobra, pełna akcja, szarżuje i pytanie, w który square mam pójść, żeby być w mele, ponieważ ten token jest tak, no nie do końca wiem, gdzie on jest. Okej. Znaczy, on zajmuje środkowe pole i wszystkie dookoła tego środkowego pola. Czyli żeby być w mele, to muszę być tutaj, czy wystarczy... Jeden dalej, możesz być jeden wcześniej. Tu dobra, na no i tak mam mój movement speed, to jest... w zasięgu 5 stóp. Mój movement speed to jest 35, więc jak szarżuję, to mam 60, więc spokojnie jestem w zasięgu. Teraz to jest full akcja, więc nie mogę aktywować Rage'a na ten moment, ale robię szarżę. I nie dostaję żadnych minusów, ponieważ mam... no mam którąś kurwa z tych rzeczy, jasne, chyba charger, tak. Okej. Okay. Tak, dobra. I bez żadnych minusów, unarm strike. Nie full atak, bo jest tylko jeden atak. Czy to ustojstwo nie ma zasięgu? A jeżeli nie ma, jeżeli prowokuje, no to hit me. Nie wykorzystuję swoich okazji. Dobra, zajebałem mu za 27 do trafienia to i 14 trafia, obrażeń. Trafia, zadając 14 obrażeń. Znaczy, zadając jakieś obrażenia. Powiem to w ten sposób. Okej, okay. Jak robię full akcję, to Battle Sense, rzut na wiedzę, kosztuje akcję. Nadal przysługuje. A, przysługuje. Tak, dobra. Darmowa akcja jest okej. Okay. Chcę wyczaić, czy ma resisty. Okej. Okay. Dobra, czyli efektywnie rzucam z plus 4, bo 5 babu i minus 1 inteligencji. 21. To brzmiało trochę jakby, że tak powiem, miał resisty na bludgeoning. Czy po prostu na niemagiczne obrażenia? Odpowiada... Nie ma resistów. Czyli weszło całe 14, które zadałem? A, okej, okay, dobra. Dobra, koniec mojej tury. Okej. Okay. W takim razie. A, dobra, bo ja myślałem w kontekście resistów dedekowych. Doskonale. Doskonale. Znaczy... powiem tak, hardnessa też mu nie dawałem. Zamiast tego było trochę coś innego. Na pewno jakieś pole siłowe czy coś. Okej. Okay. W takim razie on wykonuje całorundową akcję, żeby wystrzelić z wszystkich swoich broni. Tak? Tak, tak zrobi. Czyli... po pierwsze... Idan, czy 16 przebija twoje KAC? Już ci mówię, poczekaj. Moja KAC to jest równo 16. Czyli wyrównałem, czyli trafiam. A Kazak, czy 16 wyrównuje lub przebija twoje KAC? Lol, nope. Doskonale. Okej, okay, to co widzicie, to górne ramiona są zakończone karabinami, więc strzela serią
która jest stożkiem w zasięgu 30 stopni przed nim. W związku z tym od razu strzelę też drugim karabinem. Czy 22 przebija wasze KAC? Moje nie. Moje tak. Doskonale. Co oznacza, że 2d10 plus 12 piercing damage w Kitana. Słucham? Czy... mam rzucić, czy on rzuca? Ja rzucam. 30 obrażeń. Piercing. Tak. Czy to oznacza, że to mi jasne mina pointy i idzie w hit pointy? Nie. To chodzi o bludgeoning, slashing, piercing. Bo na tym etapie mógłbyś mieć już na któryś z nich odporność. No. Okej, okay, następnie. Wycelowuje dolnymi broniami i strzela linię prosto w dół. Chwila, ile to ma zasięgu? Muszę zobaczyć, czy dosięga do... O kurde. Czy dosięga do tych z tyłu. I wzerwał mi w jednym ataku stamina. Dzień dobry. Ale witamy w trudnych walkach. Dwoma trafieniami, mimo wszystko. No tak, tak. Czemu nie zapisałem sobie zasięgu tego? A, 60 stóp, doskonale. Bo jesteście w 60 stopach, prawda? Tak, idealnie. No dobrze, to w całą trójkę idzie. Dwa strumienie... To jest... ognia po prostu. Ale rzuca na atak, czy...? Tak, rzuca na atak. EAC 17 i 24. EAC, okej, 17 podłuje, 24 trafia. Okej, okay, Zane? To samo. Zapisary, ja odpowiem. Wyjątkowo ja stoję z boku, więc tym nie dostaję, tak? Tak. Uff, chociaż to. O, to kurwy nędzy. To jest 2d10. Okay. To tak. Akazak, 19 obrażeń. Zayn, 11 obrażeń. A, powinienem sobie... Tak sobie. Maverick, jak robiliśmy? Stary, 35 obrażeń. O Jezu. Że stamina pointy na zielone czy na czerwone? Ja na zielonym. Dobra, ile ja mam stamina pointów? 55. Okej, okay, czyli minus 19. Okej, okay, skurwel boli. Nie? Okej, okay, i to jest koniec jego tury. Zayn. Okej. Okay. To było fascynujące, więc tak na początku chciałbym rzucić Cezny tak z jego broniami, że mają takie pierdolnięcie. Generalnie Battle Sense na bronie. Jasne. To jest intelekt plus bab, nie? Zaraz ta tu usiądzie, dobrze, poczekaj pod kartę. To jest 1 do 20 plus 5. Się nie spodziewam zbyt wiele. 23. Powiem tak. Nie rozpoznajesz konkretnych modeli, ale to ma dość standardowe statystyki dla broni na item level w okolicach 6 albo 7. Aha. To są po prostu takie bardziej dojebane bronie, tak? Tak. Nic więcej mi to nie mówi, jak rozumiem. Nie, ponieważ nie przebiłeś wyższego poziomu trudności. Spoko. Więc nie mogę ci dać konkretnych statów tych broni.
Co ja kurde teraz tak? Dobra, tutaj nie ma co pierdniczyć, tylko tak. 30 stóp tutaj i drugie 30, nie wiem, tu. Nie widzę, jak po prostu przesuwasz token. Tutaj? Okay. Tak. To są podwójna akcja ruchu, wyciągając mój taklaw. Aha. I to tyle na razie. Okej. Okay. Stary, czy jesteś w stanie wybrać, co robisz? Bracia? Czy jesteś w stanie wybrać, co robisz? Skadł. Nie. Sorry. A dosłownie twój ruch i kończymy. Dobrze, poczekaj, co się dzieje, jaki jest status? Mamy... Po pierwsze, dostałaś w chuj obrażeń, zostało ci 19 HP-ków, nie masz w ogóle staminy. Mhm. Bo dostałeś za 35. Ale mniej więcej na wysokości twojej strumień ognia, którym cię pierdolną, się kończy. Znaczy dwa strumienie ognia, którymi cię pierdolną, się skończyły. Więc technicznie rzecz biorąc możesz ocenić, że to były strumienia, możesz... nie eksplozywne, więc nie mogłam tego odtegować reakcją. Tak, to były strumienie ognia. No właśnie, więc nie działa ten... To były strzały celowane w atletę. Ruszyłeś mi moje HP, czy nie? Zapisałem na karcie ci HP takie, jakie masz aktualnie. Dobra, dziękuję. Możesz teoretycznie ocenić, że jeżeli się wycofasz za tą skrzynkę do odczytów biometrycznych, to chyba będziesz poza jego zasięgiem. Nie mogę ci powiedzieć konkretnie bez rzutów na wiedzę. Ale on będzie poza moim, gdzie jest Lilika. Trzeba coś jakby co... 60 to pod ciebie. Mam chyba jakieś rzeczy, chyba większe, poczekaj. A, w sumie jeszcze jedna ważna informacja, bo ustalałem to z Dracią prywatnie, ale nie na sesji. W związku z tym widzicie, że Psari ma na ręku bardzo skomplikowaną biżuteryjną ozdobę. To znaczy zaczyna się na czterech pierścieniach, które zakłada się na palce dłoni, które za pomocą bardzo skomplikowanej plecionki z białego złota pokrywają całą górną część dłoni, łącząc się z dużą złotą bransoletą na nadgarstku, do której przypięte są trzy mniejsze bransoletki. Następnie kolejna skomplikowana plecionka, tym razem z mitrilu, ciągnie się aż do łokcia i do kolejnej bransolety, która jest nad łokciem. I na tej szerokiej takiej bransolecie widać wyraźne wyżłobienia, które dzielą ją na 12 części. Poczekaj, standard action to ile robiło? Co? Standard action to ile? Co to jest? No co masz na myśli? Standard action, casting time. To mogę się ruszyć, tak, to skastować? Tak, możesz się ruszyć i kastować. Dobrze. Action... To ja się ruszam tutaj. Nie mogę się ruszyć. A nie, poczekaj, nie mogę się masz ruszyć. Linijkę. Dobrze, Slice Reality ma zasięg 100. Mhm. Więc no on jest stanowczo w zasięgu. To rzucam Slice Reality na niego. Okej, okay, co to robiło? Możesz kliknąć? Dobra, już. Przepraszam, że ja taka dzisiaj... Ostatnio nie byłam taka zmęczona, ale... Rozumiem. No, jedna skupiona na jednej. Okej, czyli jednemu przeciwnikowi zadajesz 2d6 obrażeń, tak? Mhm. I ma prawo do rzuta na fort, żeby zmniejszyć. I staggeruje. I może jeśli zawali, też to staggeruje. Okej. Czy on nie jest odporny na stagger? Nie jest odporny na stagger. Ale dodatkowo... Ile my ustalaliśmy? Dodatkowe D6 obrażeń zadajesz?
Próbował coś takiego. Tak. Dodatkowe D6 obrażeń zadajesz. Okej, okay. Czyli tak, ja muszę sobie rzucić forta, już to robię. Gdzie są jego rzuty obronne? O, nie ma dobrych rzutów obronnych. Aha. Pyk, 23. Okej, okay. Rzuć 3D6. A? Czekaj, to w ogóle... A nie, przepraszam, rzuć 1D6, bo 2D6, dwie do 6 już się rzuciły, więc rzuć tylko 1D6 za dodatkowe obrażenia z brązowego. Ho! Nice. Dobra, 12 obrażeń wchodzi. Znaczy... Połowa, bo... Tak, masz rację, 6 obrażeń wchodzi. No cóż, low roll. I high roll z mojej strony. Ale tak, to jest prezent od Licza. Boostuje jej Witchwarperskie umiejętności. Bywa. I daje jeszcze jeden fajny myk, o którym też rozmawialiśmy, a którego dracia zdradzi, jak będzie chciała. Będąc obozem, bo już... Zaczyna się na P i kończy na IFT. No, a już pamiętam. Zobacz, pamiętam, że jestem strasznie zmęczona, naprawdę nie myślę. Dobra. Okej, przesunęłaś się, czy chcesz, przypominam jeszcze, czy chcesz zrobić rzut na wiedzę? A tak, dziękuję. Inżynieria albo Battle Sense? To jest Battle Sense. Bab plus inteligencja. No i czemu się na Battle Sense rzucić, to jak? To na inteligencję? A ile masz babu? Gdzie mam bab? Base attack bonus. Czwarte, więc pewnie 3, nie? Okej, to jeszcze powiedz, jakie pytanie zadajesz. A jakie już było zadane? Poznaliście efekt jednej jego umiejętności Take Alive. Wiecie, że nie ma żadnych hardnessów Damage Resist, Energy Resist. I było pytanie o to, dlaczego jego obronie tak bolą, bo są mocne. Czy ma jakieś weaknessy, słabości? Dobre pytanie, nie było wcześniej. Nie. Aha, fuck you. Nie ma niczego, co konkretnie byłoby przeciwko niemu znacząco skuteczniejsze. Mm-hmm. Well, to tak powiem, ja wiem co, Flat Out Annihilation. Tak. No dobrze. To w takim razie, koniec tury psari. Na zakończenie dzisiejszej sesji. Po pierwsze, wybieram ten i ten pilar. Rozbłyskują elektrycznością. Znaczy, ogólnie robi się taki ark? Nie robi się ark, tylko wokół każdego, znaczy każdy z nich oddzielnie zaczyna... zaczyna być naładowany strzelającymi wokół błyskawicami. Aha. I po drugie, na początku rundy. A Kazak, ponieważ ty stoisz tutaj bliżej i prosto przed nim, to masz prime view na to, jak jego pierś się otwiera. I widzisz lufę jeszcze większego działa. Jezu, on robi mi Jojo. Glonis Channel Engineering. Te. Na tym dzisiaj skończymy. Taka szybko rozpina. Ostatnio to było jako legendarna akcja. Taka szybko rozklina. Czy mogłem, bo mam w ekwipunku granaty, czy mogłem rzucić jeden na Kazagowi, a ten mógłby mu wsadzić to w lufę, czy... W dupę, kurwa. Z tego czy innego powodu. O Boże.
O, jak wam się podoba? Nie wiem, ja jestem półprzytomna, przepraszam strasznie, chciałabym więcej, dobrze, ale... Dobrze, już kończymy. O, śpi maluszek. No i dobrze. Znaczy, ja bym nie miał nic przeciwko, żeby spróbować. Akurat się tak złożył, że tę inicjatywę, że Ketan jest pierwszy, a Kazak drugi, więc, że tak powiem, to się zgrywa flapowo i mechanicznie. Mhm. No co to jest dla mnie? Możemy pokończyć chwilę i zakończyć zanim tuż przed turą draci. O ile nie wiem, czy... Nie, bo musimy już z Maverickiem iść na następną sesję. A, okej, no. Okej. A bo jeszcze dzisiaj gra się coś, dobra, dobra. Tak, gramy dedeki. Gramy, aż umrzemy. Dokładnie. Albo my, albo nasze postacie, co jest równie prawdopodobne w obie strony. To jest ta sesja sama, co ją gracie od dłuższego czasu. Chociaż nie wiem, jak tutaj Paul ma podejście do, tak powiem, targetowania specyficznych rzeczy. Nie wiem, jak to mechanicznie działa. Zawsze mówiłem, że epickie akcje przepuszczam i jakoś rozwiążę mechanicznie. Dawaj mnie ten granat, kurwa. Dobrze. Jesteś down to grenade. Nie DTF, tylko DTG. Mam dieharda, mam 6 resolve pointów, trzeba je na coś wykorzystać. Ojebany. To będzie fajne. Tak, ja się budowałem na bycie tankiem napierdającym w mele. Jeszcze przygotuj tego one-linera. Maverick, czy uważasz, że niesprawiedliwie dużo zadaje skurwol, czy tak w sam raz? Nie wiem, co tu po pierwszej rundzie wyczaić jeszcze? Proponuję rzucać na to, co robi z tego działa na piersi, więc... To jest przydatna wiedza. Spokojnie, liczę, że na następnej sesji już go nie będzie miał. Okej. Okay. Ogólnie się zastanawiam, jeszcze tak ogólnie, mechanicznie i tak dalej, czy w tym systemie byłoby możliwe, żeby tego dziada jakoś przeciągnąć z miejsca, gdzie startował, otworzyć znowu portal i po prostu wrzucić go z powrotem do Volta i zamknąć za nim drzwi, czy... Podejrzewam, że mechanicznie to jest cała masa rzutów na grappla, na potem na jakieś tam combat manewry, które o ile nie jesteś specyficznie pod nie zbudowany, to jest straszne pierdolenie się i inaczej się będziesz failował, bo zakładam, że ten boss ma kurwa CMD po prostu, wyjebane w kosmos. Nie, to nie ma CMD, jest KAC plus 8 po prostu. Tak. A, okej. Okay. Przy czym, fun fact, wiecie, że bez najmniejszego problemu na pierwszym poziomie da się mieć plus 7 do tych manewrów. No fajnie, ale... No tak, znaczy jeżeli się specyficznie zbudujesz na manewry, to działają. Jeżeli się nie zbudujesz specyficznie, to są trudne do wykonania. Generalnie ja widziałem, jak się robi buildy, to Jezu! W pewnym momencie na tych manewrach można mieć tak o dobre chyba 5, jak nie więcej, oczek więcej niż na normalnym ataku. No. To tam większy problem w pewnym momencie robi się action ekonomy, nie? Oraz sensowne zadawanie nimi obrażeń, nie? Ta, bo ty... Bo one są jednak statusowe bardziej niż damage'owe. Bo ma w sytuacji na przykład, że przewracasz przeciwnika, przeciwnik podchodzi cię na pierdala. Ty go przewracasz, no i w sumie on cię dalej jest w stanie napierdalać, a to mu niespecjalnie. Więc... Tak samo Grapple z wyjątkiem Garoty i paru rzeczy, nie? No. Jest... Wrócę w debuffa, ale to jest trochę losing ten. Ale jak się robi odpowiednią współpracę, to Jezu! Bo... Co do przenoszenia, no to jest na przykład Bull Rush, jest technicznie przemieszczenie, jest wspomniany Grapple chyba. No. W czym Balrush tam jest najmocniejszy i polecam. Dobra, słuchajcie, bo ja jeszcze przed następną sesją muszę skoczyć do kibla. Więc no. No, to się dzięki za dzisiaj. Był bardzo zabawny włam. Jeszcze trwa.
Jestem bardzo ciekawy, czy będziecie żyli, ponieważ tego kolesia nie zrobiłem tak, żebyście mieli... Znaczy, inaczej, nie zrobiłem go tak, żebyście nie mieli szans, ale nie zrobiłem go też tak, że się... A, kurde, nie chcę ich pozabijać. Mogę was tu pozabijać. No. For a given value of death. Tak. No, czysto technicznie w momencie, gdy dostajemy hit pointy już, to zostawiamy DNA też na miejscu włamu. No. Takie tam szczególiki. Dobra. Dobra. No też. Znikam za chwilę. Dzięki. Się pojawiam. Możesz Darkowi Maverick powiedzieć, że za chwilę.